Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany filmik przez wszystkich i chyba najbardziej wyczekiwany filmik na moim kanale, a mianowicie room tour. Trochę zmienił się mój pokój od tego czasu, kiedy on praktycznie zaczął być moim pokojem, bo teraz przeszedł taką metamorfozę, że jest nie do poznania, także... Mianowicie wygląda to tak, osobiście bardzo, bardzo mi się podoba. Cała kolorystyka jest biało-szaro-różowa, która jest według mnie genialna, tym bardziej, że ja taki pokój bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby on był jednocześnie taki ładny, czysty, jak się go wysprząt, to żeby w ogóle, że coś się tutaj w nim robiło i żeby taki jednocześnie minimalistyczny, ale też żeby coś się letko w nim działo. Także taki właśnie mam, zmieniłam podłogę, zmieniłam kolory ścian, bo ściany były fioletowe, tak w ogóle. I na początku zacznijmy od tego kawałka mojego pokoju, mianowicie jest to moje biurko, które tak w ogóle to nie jest biurko, tylko to jest toaletka, ale ja na nie mówię biurko. Tutaj mamy to słynne lusterko Rosgold, które tak długo szukałam, świeczka, która praktycznie bardzo często się tutaj pali i pachnie wanilią oraz kardamonem. Korzystam z niego rzadziej, ale również bardzo, bardzo go lubię i bardzo on fajnie uzupełnia całe wnętrze. Ostatnio mamy zasłony, zasłony są z eurofirany i do tego ten paseczek znalazł z kryształkami firaneczka i mamy zasłony, które praktycznie zawsze są opuszczone i zawsze jest tutaj tak ciemno. Słony są w kolorze pudrowo-różowego, w którym przechodzą błyszczące nici, które są bardzo ładne i bardzo uzupełniają całe wnętrze. Ostatnia część, którą uwielbiam, szczerze mówiąc, ponieważ mamy tutaj telewizor i ściana, która przedtem była biała, a ja postanowiłam, że włożę ją tapetą. Jest to szara tapeta w takiej genialnym wzorze, bo jest to też trochę jakby taki geometryczny wzór, trochę taka koniczyna, ale to też nie do końca koniczyna. Jest ona rose gold. Wiecie, jak ciężko było mi znaleźć koniczyny rose gold, ale ostatecznie ją znalazłam i tutaj mamy telewizor, który uwielbiam i praktycznie zawsze tutaj leci coś, bardzo rzadko jest on wyłączony. Tutaj aktualnie lecą Malediwy, na które bardzo sobie się chcę polecieć. Idąc dalej, mamy półkę, która została wykonana na zamówienie, bo przedtem stała tutaj taka standardowa półka z Ikei, a tutaj zrobiona na zamówienie pasowała mi to właśnie do mojej wnęki. Tutaj na górze mamy sześć szarych, szarych pudełek, w którym są pochowane różne rzeczy. Perfumy, książki, całą półkę musiałam ułożyć w książkach Ericka Riordana, ponieważ inaczej by mi się to nie mieściło, tak dużo ich przeczytałam. Następnie książki, które bardzo lubię, książki, które lubię, ale już rzadziej je czytam. I tam mamy na dole komputer, drukarkę, atlas świata, takie rzeczy do montowania, rzeczy związane z YouTube'em, także tak wygląda ten kącik. I w ogóle taka ciekawostka, tutaj mamy słodycze, tylko nie myślę o Oskarowi, bo nie będzie wychodził z pokoju. Ale tutaj mam słodycze, a tutaj mam słodkie picie, także taka mała kryjówka, o której nikt nie wie, tylko moja mama, która uzupełnia tutaj zapasy. Teraz w sumie się wydałam, bo teraz i wy wiecie, że tutaj właśnie trzymam słodycze i picie, także jeżeli mój brat obejrzy ten filmik, a pewnie go obejrzy, no to teraz będzie wiedział, gdzie ja chowam słodycze. No ale pomijmy ten fakt, idziemy dalej. Część mojego pokoju, a mianowicie jest to moje łóżko, które zajmuje naprawdę sporo miejsca, ale ja je uwielbiam. Wymieniłam to łóżko, ponieważ przedtem miałam inne. Teraz jest one bardzo, bardzo ładne. Całe łóżko jest w kolorystyce szarej, to właśnie jest taki bardzo jasny szar ze srebrnymi listwami, które są lustrzane. I bardzo często, kiedy mój młodszy bracie chce tutaj przychodzić, tak posiedzieć, tak wiecie, tylko posiedzieć, nic nie brudzić, to tutaj łapie i tutaj zostają odciski palców, także trzeba często to myć, ale pomijmy ten fakt, tak ono jest bardzo ładne, więc to mi usprawiedliwia ten fakt, że często trzeba je czyścić. Tutaj mamy dwie lampki, które są biało-srebrne, które są ogólnie bardzo ładne. I tutaj mamy różę, którą mogliście już widzieć w filmiku z dekoracjami. Również mamy toaletkę, która jest biała z srebrnymi listwami i w ogóle wszystkie meble z wyjątkiem szafy, łóżka i szafki na książki są z Wielkiej Brytanii, jakby kogoś to interesowało, a na pewno będą takie pytania, więc od razu mówię, reszta jest z Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem tych trzech rzeczy. Idąc dalej. Dalej na łóżku znajdują się kilka poduszek, które w sumie chcę jeszcze dokupić i więcej, ale też się zastanawiam, czy tu nie będzie już po prostu za dużo tego wszystkiego, no ale w sumie zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w praniu.
Tutaj mamy dwie poduszki, które nie pamiętam skąd są, one są chyba z Wielkiej Brytanii. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie pamiętam dokładnie. Ta również jest z Wielkiej Brytanii, z B&Q, która jest naprawdę bardzo ładna. Gdzieś miałam jeszcze Sweet, czyli Home Sweet Home, ale jeszcze nie, w sumie muszę znaleźć te dwie. Ta jest z Biedronki, tak, to jest ta poduszka słynna z Biedronki, a tamta, ta szara pupowa, która jest tak miła do typu, to jest najmniejsza poduszka, jaką mam, jest z Obi. Idąc do tego kąta, również ta ściana jest wyłożona tą samą tapetą, która jest na ścianie, gdzie wisi telewizor, tylko nie jest ona dokończona do końca, bo tak właśnie chciałam, żeby ona była tak do połowy, a tam w kącie mam czujnik ruchu. Więc nic tutaj się nie da ukryć, nawet czujnik ruchu w pokoju. Tu mamy kolejną tą naszą moją lampkę i taką samą szafeczkę nocną. Część, która może Was w sumie najbardziej zainteresować, ponieważ osoby, które do mnie przychodzą i zauważają tą część, mówią, że to jest ściana. Nie, to jest szafa. Szafa robiona na zamówienie, która jest... Ona ma 5 drzwi i w każdej znajduje się co innego. Jeżeli będziecie ciekawi, mogę Wam zrobić filmik, co jest w mojej szafie, bo wiem, że dziewczyny też często robią takie filmiki. Także mogę Wam zrobić, co jest w mojej szafie, co jest w moim biurku, także jeżeli będziecie... Ale żebym zrobiła Wam filmik, co się znajduje w mojej szafie, potrzebuję 50 łapek w górę pod tym filmikiem. Także kto chce zobaczyć, co jest w mojej szafie, jak organizuję tą szafę, co tutaj się znajduje, jak wszystko to wygląda, 50 łapek w górę, a ja zabieram się do nagrywania, jeżeli tylko wbijecie 50 łapek w górę. I tak ona wygląda. Osobiście strasznie mi się ona podoba, ponieważ wnętrze tej szafy jest zaprojektowane tak, jak ja zawsze chciałam, tym bardziej, że projektowałam ją z moją mamą. W ogóle cały ten pokój projektowaliśmy we trójkę, ja, moja mama i mój tata, więc to nie jest tylko mój pomysł, nie mogę tutaj powiedzieć, że oni niczego nie zrobili, bo oni zrobili naprawdę bardzo dużo. I tak w sumie to wygląda. I jeszcze to, co jest nietypowe w moim pokoju, bo wiecie, że ja nie mogę kupić, zrobić czegoś, co jest typowe. Są to listwy, które na początku były kompletnie inne, a tutaj możecie zauważyć, że one są takie troszeczkę są inne. I tutaj o co chodzi z tym listwem, ja zaraz pokażę, co w nich jest ukryte. I teraz 3, 2, 1, tada! Tada! Są to mianowicie LEDy, które naprawdę wyglądają przepięknie, tym bardziej, że dzięki pilotowi, który jest dołączony do nich, mogę je zmieniać tak jak wedle nastroju, mogę zmniejszać poziom oświetlenia, zwiększać go, jednocześnie włączam tryb, który po prostu zmienia kolory co każdy, ale osobiście najbardziej mi się podoba tryb różowy oraz niebieski. Tak, moi drodzy, wygląda cały mój pokój, także teraz, jeżeli już go zobaczyliście w całości, na pewno posłuży mi on bardzo, bardzo często jako tło do moich filmów, tło do vlogów, do gadanek. Wiecie, że ja bardzo dużo mówię, więc przyda się jakieś fajne tło. Ciągle pstrykam coś z tym pilotem. Dobra, ja już go odłożę. Także tak, moi drodzy, tak wygląda mój cały pokój. Mam nadzieję, że się... Jeżeli kogoś to interesuje, jest to pokój zrobiony w stylu glamour. Jednocześnie nie jest to taki typowy pokój nastolatki, ale jednocześnie taki pokój nastolatki z takim akcentem glamour. Ja właśnie taki chciałam i zapomniałam wspomnieć, że żyrandol, który tutaj jest, był już wcześniej i był on w pierwszym pokoju, który był robiony. Nie wymieniałam go, został taki jak był. I on bodajże jest z Leroy Merlin albo z Castoramy. Tak, tak tylko wspomnę. I tak, moi drodzy, wygląda mój pokój, wygląda mój zacisz, gdzie po prostu, kiedy potrzebuję, wchodzę, zamykam i nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Jestem sama z filmem, przekąskami, o którym teraz już wiecie, i z Bollywood. I tak właśnie wygląda mój cały pokój. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, tym bardziej, że naprawdę bardzo, bardzo dużo osób czekało na ten filmik, także tak zrobiłam i mam nadzieję, że Wam się podoba. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę, wpaść na mój Instagram, wpaść na mój TikTok. A ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Pa! Thank you.